Znajdujemy się dzisiaj przy ulicy Dąbskiej 5 w Krakowie. Za moimi plecami hotel Hilton. To tutaj 22 września bieżącego roku na szkoleniu firmowym przebywał polityk Jakub Bocheński. Mężczyzna zaginął w tajemniczych okolicznościach. Polityk wyszedł z tego hotelu w czwartek 22 września między godziną 11 a 13 i ślad całkowicie po nim zaginął. Nie wiadomo, w którym kierunku się udał. Polityk wyszedł z hotelu w trakcie przerwy na lunch, zostawił na stoliku wszystkie swoje rzeczy i już po nie nie wrócił. Niestety miejsce to jest bardzo słabo okamerowane, nie wiadomo, w którym kierunku mógł się udać. Wiadomo jednak, że był ubrany w jeansowe spodnie oraz czarną bluzę z kapturem. Policja, a także znajomi i przyjaciele poszukują zaginionego Jakuba Bocheńskiego. Wiadomo, że przeszukano m.in. Wisłę, prawdopodobnie było to tutaj, czyli stopień wodny Dąbie. W tym miejscu wiele lat temu natrafiono na zwłoki świętej pamięci Katarzyny Z., którą brutalnie zabił i oskurował Robert J. Poszukiwania prowadzono na wodzie, m.in. za pomocą motorówki, jednak nie przyniosły one żadnego skutku. Wiadomo, że w okolicach bulwarów nie ma żadnych kamer, stąd też ciężko powiedzieć, w którą stronę mógł się udać polityk. Kilka dni po zaginięciu Jakuba Bocheńskiego media obiegła szokująca informacja. TVP Info podało, że mężczyzna dzień przed zaginięciem, właściwie z nocy, ze środy na czwartek, miał brutalnie zgwałcić swoją koleżankę podczas imprezy. Te informacje jednak wciąż są niepotwierdzone ani przez prokuraturę, ani przez policję. W sprawie wciąż pojawiają się nowe wątki. Nieoficjalnie mówi się, że polityk przed zaginięciem był szantażowany, grożono mu, jednak nie są to informacje potwierdzone.